Witam raz, jeszcze raz serdecznie wszystkich oglądających. No niestety początek rozbiórki mi się nie nagrał. Znaczy nagrywał się, ale oczywiście telefon się zwiesił i przestało nagrywać i to co się nagrywało po prostu zniknęło. Także na początku widzicie jak ten transformator wyglądał. Tak się go fajnie rozbiera. W środku były te cewki. Znaczy, no, rdzenie na około cewki. Także fajna rozbiórka. No i rozbieram dalej, no. Szkoda, że się nie nagrało, no ale co zrobić. Tak jest z telefonami, no. Telefon już po gwarancji. Oczywiście już dwa razy był na gwarancji. Przez to, że się zawieszał. Oczywiście serwis coś tam wymienił. Niby miało działać, a wyszło jak zawsze. Także trzeba będzie kupić nowy telefon, no niestety. Nie ma wyjścia. Telefony drogie. Telefon ma służyć do telefonowania, do rozmów. A jak widać, telefon teraz służy do wszystkiego. No ale tak, dalej rozbiórka. Zobaczymy ile tej miedzi będzie. Ściągniemy tą folię. Ile się da. Folia, papier, później się to posegreguje. No i tak, resztę zostanie w całości. Tu jeszcze odskrobimy. No i dobra, tutaj obetniemy te końcówki, które są z izolacją, a resztę takie ja sprzedaję w całości na złom. Nie obdzieram tego papieru, takie mi przyjmują. Przyjmują jako normalnie, jako miks. Czyli tak samo jakbym obrał to z papieru, tak samo mi przyjmą razem z tym papierem. Zważymy sobie i zobaczymy ile tego mamy. Wiadereczko przygotowane. Waga wyzerowana. Oczywiście wyzerujemy jak wiadereczko będzie. Proszę bardzo, jest zero. Ile tej miedzi mamy? I miedzi jest kilo 945. Tyle mamy miedzi. Kasujemy i zobaczymy ile tej stali jest.
tutaj akurat mamy jeszcze nakrętki chyba mosiężne. Śrubki są stalowe, a nakrętki są mosiężne. Także tego nie będę ważył. Wrzucimy do mosiądzu. To za mała ilość, żeby zważyć. Jeszcze raz. To oczywiście wiaderka nie wytarowałem. Jeszcze dwa kawałki. Także wytarujemy wiadereczko. Jest wytarowane. I proszę bardzo, ważymy, ile tej stali jest. I stali wyszło 4 kg 0,25. Także taka szybka rozbióreczka. Fajnie się rozbierało. Miedzi też fajnie. Taki kawałeczek piękny. Dziękuję bardzo wszystkim za oglądanie. Pozdrawiam serdecznie. Do widzenia i do następnego razu.